Witaj, nazywam się Jacek Jankowski. Jestem psychologiem Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka. A to jest podcast psychoonkologiczny, którego zadaniem jest dać nadzieję. W tym odcinku porozmawiamy o roli psychologa, psychoonkologa w pracy z dziećmi chorymi onkologicznie i ich rodzinami. W postrzeganiu społecznym kontakt z psychologiem w sytuacji kryzysowej nie jest jeszcze czymś oczywistym. Niestety dla wielu osób jest to jeszcze bariera trudna do przekroczenia. Dlatego uważam, że ważne jest przybliżenie pracy psychologa, roli i narzędzi, jakimi tacy specjaliści dysponują. Diagnoza onkologiczna jest momentem kryzysu nie tylko dla dziecka, ale również dla jego najbliższych. Wywołuje emocjonalne trzęsienie ziemi u wszystkich członków rodziny. Rodzice czują paraliżujący strach o życie swojego dziecka. Nie mogą zrozumieć, jak to możliwe, że właśnie ich to spotkało. Próby racjonalizowania zaistniałej sytuacji nie przynoszą skutku. Ciągła gonitwa myśli połączona z wybuchem nieprzyjemnych emocji nie pozwala na trzeźwe myślenie. Mechanizmy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami nie przynoszą efektu, ponieważ nigdy wcześniej nie musieli sobie radzić z takim problemem. Wywołuje to zagubienie i bezsilność. Chore dziecko różnie reaguje w zależności od wieku. Może mieć problemy ze zrozumieniem zaistniałej sytuacji. Czemu musi zostać w szpitalu i poddawać się mało przyjemnym zabiegom? Może to rodzić w nim bunt, złość, rozgoryczenie oraz szereg innych dotąd niedoświadczanych stanów emocjonalnych. W takiej sytuacji naprawdę duże znaczenie ma wsparcie psychologiczne. Rolą psychologa, psychoonkologa, najprościej to ujmując, jest pomoc w poprawie jakości życia dziecka chorego onkologicznie oraz jego rodzinie. Daje szansę na łagodzenie psychologicznych reakcji na zaistniałą sytuację. Umożliwia przyjrzenie się swoim emocjom i właściwe reagowanie. Daje sposobność na odnajdywanie pozytywów i radzenia sobie ze stresem. Mam nadzieję, że tematyka podcastu pozwoli przełamać pewne stereotypy i zachęci do korzystania z pomocy psychologów pracujących na oddziałach onkologicznych. W dzisiejszym podcaście na ten temat będę rozmawiał z Mają Jerzewską, psychologiem, psychodietetykiem oraz Aleksandrą Osadkowską, psychologiem, psychoonkologiem z Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Moimi Państwa gośćmi jest Aleksandra Osadkowska. Jestem pracownikiem Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Na co dzień pracuję jako psycholog, psychoonkolog na oddziale transplantacji szpiku Kliniki Onkologii Dziecięcej Przylądek Nadziei we Wrocławiu. I Maja Jerzewska. Również pracuję w Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Na co dzień pracuję na oddziale wzmożonego nadzoru jako psycholog i psychodietetyk. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam świadomość tego, że wielokrotnie spotkałyście się z tym pytaniem, natomiast odważę się je po raz kolejny zadać Wam. Jaka jest rola psychologa na oddziale onkologicznym? To pozwolimy sobie chyba, że wspomnieć, że to pytanie zawsze wzbudzało dużo kontrowersji, w zależności od interesariuszy naszych usług. Natomiast z mojego punktu widzenia naszą rolą jest przede wszystkim na samym początku zabezpieczenie rodzica w wszystkie niezbędne, ale też dość ogólne informacje związane z chorobą, hospitalizacją, leczeniem. Po drugie, poszukanie zasobów w rodzinie i wzmacnianie tych zasobów, tak aby finalnie umożliwić rodzicom jak najbardziej autonomiczne i samodzielne adaptowanie się do całej tej nowej, trudnej sytuacji. Tak, na kolejnych etapach to wydaje mi się, że jednym z najważniejszych zadań jest towarzyszenie w chorobie, stworzenie takiej relacji z rodziną. W związku z tworzeniem relacji, jak myślicie, czego oczekuje od Was osoba, która przebywa na oddziale? Mówię tutaj o rodzicach, ale też o pacjentach. To chyba też zależy od rodziny, tak naprawdę. Tutaj też przydatny wydaje się ten triaż psychologiczny, który wykonujemy.
też możemy o tym pokrótce. Na czym on polega? Tutaj Ola chyba ładnie może o tym powiedzieć, bo ty to w zasadzie u nas wprowadzałaś. Jest to wywiad, który mamy dzięki uprzejmości profesor Samardakiewicz. Nazywa się, to jest takie narzędzie standaryzowane PAD 2.0. Zostało ono zaadoptowane z narzędzia amerykańskiego. Umożliwia nam rozpoznanie zasobów, ale też deficytów rodziny, która do nas trafia w obszarze struktury rodziny, sytuacji takiej społeczno-ekonomicznej, wcześniejszych doświadczeń, jakichś takich traum, obszaru zaufania do personelu medycznego i też w jaki sposób oni sobie radzą i postrzegają chorobę. Na podstawie tego wywiadu jesteśmy w stanie zapewnić taką ukierunkowaną pomoc, wsparcie. Często poza tym wsparciem psychologicznym też rodzice potrzebują wsparcia pedagogicznego i tutaj mamy w zespole również dziewczyny, które taką terapią się zajmują. I często też to są takie wsparcie socjalno-społeczne. Tak, rodzice nie wiedzą, z jakich ulg państwowych, finansów mogą skorzystać, więc też mamy w zespole koleżankę, która całym takim tym wsparciem szeroko rozumianym społecznym się zajmuje. I tutaj w zależności też od kompetencji rodzicielskich my pełnimy rolę czasami takiego też edukatora dla rodziców, wzmacniania tego, co już potrafią, tych strategii, które są funkcjonalne. Czasami naszą rolą jest troszeczkę takie pokazanie też rodzicowi granic, szczególnie jak dzieckiem jest nastolatek, że ta autonomia jego jest ważna. Czasami działamy na interwencję lekarza, jeżeli lekarz widzi, że ta współpraca z personelem medycznym nie układa się tak dobrze, jakby proces leczenia tego wymagał, więc myślę, że tutaj od diagnozy potrzeb poprzez odpowiedni rodzaj wsparcia, no i sytuacje kryzysowe, tak, które się pojawiają gdzieś, no to już zupełnie inny rodzaj, inna forma pomocy. Każda rodzina potrzebuje troszeczkę innych rzeczy, jest to bardzo indywidualne. Powiedziałaś sytuacje kryzysowe. Można to inaczej nazwać jako interwencja kryzysowa ze strony tak, psychologa. Tak. Czy one się często zdarzają? Jeżeli się zdarzają, to na czym one polegają? Ktoś może być ciekawy tego, różnej natury w jaki sytuacji. Sposób psycholog, który jest na oddziale, może mi pomóc w sytuacji, kiedy mi się serce rozrywa, tak? Kiedy nagle czuję jakieś załamanie, kiedy jest sytuacja, w której przechodzę ten kryzys, pomimo tego, że już jestem dłuższy czas na oddziale, to jednak przechodzę jakiś tam własny wewnętrzny kryzys. I myślę o psychologu, tak? Myślę o tym, że być może, że on mógłby mi pomóc, chociaż ja jestem już w takiej sytuacji, że już aż ciężko mi jest myśleć. I w jaki sposób psycholog może pomóc, w jaki sposób psycholog może zainterweniować tak, w taki sposób, tak bezpośrednio. Myślę sobie, że to w pierwszym kroku jest chyba takie umożliwienie przestrzeni do bezpiecznego odreagowania tych emocji, które są aktualnie. Nawet danie takiego przyzwolenia, że jest to po prostu naturalną reakcją na tak silny stres związany z pobytem w szpitalu, prawda? Czyli ważne jest, żeby po pierwsze ta osoba, która przebywa na oddziale, czy to rodzic, czy to dziecko, miało taką świadomość, że to, co robi, to, co odczuwa, jest jak najbardziej naturalne i że po prostu bardzo źle się czuje, tak? Tak, i ma do tego prawo. I też odczuwać i przeżywać to w taki sposób, który dla niego jest najbardziej adekwatny. Tak, bo nie ma też takiej jednej jasnej definicji, jak ktoś to przeżywa, bo każdy to przeżywa na swój sposób. Czy są jakieś magiczne słowa, które sprawiają, że ta interwencja kryzysowa jest skuteczna i że dziecko lub rodzic nagle czują się od razu lepiej? Ja takich nie znam. Ja też niestety nie znam, ale jeżeli są, to bardzo chętnie chciałabym się dowiedzieć. Tak, ja osobiście też nie znam takich magicznych słów, ale zapytałem się, ponieważ zakładam też, że mogą być osoby, które odczuwają taką, znaczy mogą mieć taką myśl, że faktycznie przyjdzie do mnie psycholog i powie: słuchaj, będzie dobrze, dasz radę, bądź silny, uspokój się. Inni mają gorzej, tak? Nie płacz. Tak, spójrz, słońce świeci, jutro też będzie świecić. Te słowa nie zawsze pomagają, tak? Natomiast
co może pomóc, tak? Czy co może pomóc w rozmowie z psychologiem? Jak psycholog mógłby podejść do samej rozmowy? I to chyba to, co mówiłyśmy, to przyzwolenie przede wszystkim na odczuwanie i mówienie o tym, czego się doświadcza, na taki sposób, który jest tej osobie najbliższy. Pokazanie, że ma prawo tak robić, że jest to naturalne, adekwatne, adaptacyjne na ten moment do tego, co się dzieje. Trochę znormalizować na zasadzie, że większość osób doświadcza takich trudnych emocji w przypadku diagnozy choroby. Czasami przynajmniej ja mam, tak staram się powiedzieć, też używając przykładu innych rodziców, że za jakiś czas będzie troszeczkę lżej, że troszeczkę się będziemy starali odnaleźć w tej sytuacji, żeby się skoncentrować na tym, żeby zacząć szukać rozwiązań tych rzeczy najbliższych i najłatwiejszych, żeby mieć takie poczucie takiej minimalnej sprawczości nad tym wszystkim, co się dzieje. Małych kroczków. Niczego nie oczekiwać w zamian. Mówić też, że mają czas i prawo do tego, żeby to zajęło tyle czasu, ile oni właściwie potrzebują. Zapewnić o tym, że tu jesteśmy. Że my nie oceniamy, nie obrażamy. Mają prawo tą pomoc przyjąć, mają odmówić też przyjęcia tej naszej pomocy. Więc chyba to tak naprawdę jakby próba zbudowania bezpiecznej relacji, zaufania, trochę pracy z takim oporem na początku kontaktu. No natomiast ani żadnych wyuczonych scenariuszy, ani magicznych różdżek nie ma. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkim będziemy w stanie pomóc też. Mhm. Czy też taka rozmowa o emocjach, próba takiego poprowadzenia przez te emocje też się przydaje, też jest ważna? Ja myślę, że jak najbardziej, bo należy też znormalizować to, co dany pacjent z rodzicami czuje. Ja też tworzę taką przestrzeń, bezpieczną przestrzeń do wyrażania tego, żeby pacjenci nie czuli się w żaden sposób oceniani i daję im naprawdę dużo czasu. Tutaj nie ma jakiejś definicji. Staram się, żeby też nie porównywali się do innych pacjentów, chociaż też oczywiście zawsze powtarzam, że warto być otwartym na kontakty, rozmowy z innymi rodzicami, ponieważ my możemy wiele rzeczy powiedzieć z perspektywy specjalisty, ale zupełnie inna jest perspektywa drugiego rodzica na oddziale. Czym powinien się cechować psycholog, który pracuje na oddziale? Jakie powinien mieć kompetencje? Na pewno ogromną otwartością na odmienność. Co to znaczy otwartość na odmienność? Na różne poglądy rodziców i pacjentów, na różne potrzeby. Na pewno starać się wyciszać pewne konflikty pomiędzy rodzicami, pacjentami, personelem medycznym. Mieć taką dużą otwartość na różne perspektywy. Tak, z moich jeszcze spostrzeżeń, to musi być osoba, która jest niezwykle też zaangażowana i spójna w tym, co robi. W przypadku dzieci na pewno trzeba być słownym. W ogóle myślę, że zawód psychologa to trzeba być ciekawym drugiego człowieka. To takie chyba ujęcie dla mnie, przynajmniej w tym jednym słowie, zawiera się wiele innych, które tak naprawdę dobry psycholog powinien mieć. Z taką ciekawością patrzeć na drugiego człowieka. Nie ciekawskością, żeby nie było tutaj nieporozumień jakichś, tak? Tylko z taką, mówię, no, z pełną otwartością, patrzeć jak na otwartą taką księgę i przyjmować wszystko tak, jak jest. Powiedziałaś, że psycholog powinien się cechować zaangażowaniem. Do jakiego stopnia psycholog może się zaangażować w swoją pracę? Bo też wydaje mi się, że warto mieć też taką świadomość, że samo angażowanie się w pracę na bardzo trudnym oddziale, jakby na to nie patrzeć, oddział onkologiczny jest bardzo trudnym oddziałem, gdzie się spotykamy z różnymi sytuacjami i w związku z tym, czy to zaangażowanie może sprawić, że psycholog się wypali, pracując na oddziale. Mi z perspektywy pracy już ponad 2 lata to łatwiej chyba powiedzieć, bo te granice mam bardzo jasno dla samej siebie wytyczone, żeby właśnie móc
zostać w tej pracy jak najdłużej. Natomiast ja to zaangażowanie też rozumiem trochę inaczej, bo chodzi o taką czujność, uważność też na pacjenta i na jego różne potrzeby, nawet te, które ja nie jestem jako dany specjalista w stanie zaspokoić. I to, żeby umieć przekierować i poprosić też o pomoc koleżanki, inne zespoły, czy też żeby na pewne rzeczy uczulić, personel medyczny przygotować. Więc jakby to zaangażowanie, nie chodzi mi o to, aby spędzać z pacjentem jak najwięcej czasu i wykonywać za niego chociażby proste, codzienne czynności, żeby go nie ubezradniać, tylko żeby być uważnym, tak? Jakby to tak rozumiem, to zaangażowanie. I tam, gdzie można przekierować tą pomoc, to ją przekierować, żeby nie na siłę, nie brać wszystkiego na siebie, ponieważ nie mam tylko jednego pacjenta, mam kilku pacjentów, więc żeby w taki sposób pomagać, żeby dla mnie zawsze jest jakby największą wartością dawać te narzędzia i umożliwić, żeby rodzic z tych narzędzi potrafił już samodzielnie korzystać. Ja myślę, że ja bardzo podobnie patrzę na to, tak jak Ola, żeby wychwytywać tak jakby potrzeby pacjenta, ale żeby móc go gdzieś przekierować. Wtedy wydaje mi się, że w takiej perspektywie długodystansowej mamy możliwości i zasoby do pracy w dłuższym czasie, a jesteśmy tacy czuli na to, co jest potrzebne drugiej osobie. Mhm. Spróbuję się tak dopytać jeszcze a propos tego zaangażowania, okay? I tej trudności, która jest w pewnym sensie związana z pracą z ludźmi, jakby na to nie patrzeć, z ludźmi, którzy są w sytuacji też kryzysowej. I czy na przykład może się zdarzyć, że pewne rodziny, pewni pacjenci, pewni rodzice poczują taką potrzebę bliższego zaangażowania się w relacje z psychologiem. Chcą po prostu poczuć, że ta osoba jest ważna, że nawet będą mieli ochotę przejść na ty, wymieniać się numerami telefonów, zapisywać się, wpisywać się, inaczej zapraszać na Facebooku się. Czy to jest według Was, tak oczywiście, czy to jest taka praktyka, która jest dla Was w porządku, czy jednak mimo wszystko próbujecie jakieś granice zachować? Jak to u Was wygląda? Ja myślę, że każdy z nas powinien indywidualnie wyznaczyć sobie taką granicę, z czym czuje się komfortowo. Oczywiście zdarzają mi się takie sytuacje, ale wydaje mi się, że mam to tak jasno, tak jak Ola, wyznaczone i poukładane, że czuję się z tym komfortowo. Także nie wydaje mi się, żebym miała z tym jakiś większy problem. Takie zaangażowanie w pomoc dla pacjenta jakoś nie wyklucza mi się z tym, gdzie są moje granice postawione. Taka zdrowa równowaga. I też komunikowanie pacjentom właśnie o swojej roli i też w momencie, kiedy ja czuję, że moja granica zostaje w jakiś sposób przekroczona, to tłumaczę też dlaczego i kto ewentualnie może im pomóc. Korzyścią dla pacjenta, tak, prawda? Tak. Bo jeżeli on wie, jaka jest tego przyczyna, to raczej nie odbiera tego negatywnie. Tak, bo zdarzały się też różne prośby po godzinach czy w weekendy. Natomiast też nie miałam problemu, żeby w bardzo taki, mówię, bezpieczny i grzeczny sposób wytłumaczyć, dlaczego nie mogę pewnych próśb spełnić i kto ewentualnie mógłby te prośby spełnić. Tak, ja myślę, że jak od początku tłumaczymy pacjentom, w jaki sposób pracujemy i jasno wyznaczamy te zasady na samym początku tej znajomości, relacji, to nie ma takie problemy się raczej nie pojawiają. Bardzo Wam dziękuję za tą odpowiedź, bo to jest też taka perspektywa, myślę, że też szersza. Każdy ma jakieś swoje własne podejście i każdy ma jakieś własne swoje takie prywatne granice, które do których już nie pozwala dojść, tak, niektórym osobom. Ja na przykład osobiście mam te granice mocno wydłużone i to jest też tak, że mnie na przykład nie przeszkadza to, że ktoś ze mną, jeżeli zdecyduje się przejść na ty, to dla mnie to nie jest jakiś problem. Aczkolwiek jeżeli chodzi o
rozmowy telefoniczne po godzinach mojej pracy, no to też informuję, że akurat moją granicą to jest 21 na przykład, tak? Też miewamy takie sytuacje. Tak, bo to też zależy, jakiego typu to jest prośba o pomoc, tak? Bo czasami to jest coś, naprawdę dzieje się jakieś duże niepowodzenie w procesie leczenia i to jest zupełnie inna sytuacja i ja wtedy jestem dostępna i pod telefonem i czasami, jeżeli mogę, to nawet mogę przyjechać. Natomiast jeżeli to jest prośba o realizację jakiegoś takiej potrzeby bieżącej, którą rodzic, będąc w domu, wiemy, że sobie sam zaspokaja, no to wtedy grzecznie po prostu informuję, dlaczego nie mogę pomóc w tym obszarze. Tak, czyli to też jest tak, że kwestia też indywidualna samego rodzica, samego dziecka jest też tak. Wspomniałem o wypaleniu zawodowym. Czy w ogóle można mówić o czymś takim jak wypalenie zawodowe psychologa pracującego na oddziale? Na pewno możemy tutaj mówić o takim zwykłym ludzkim zmęczeniu, w zależności od nasilenia trudnych sytuacji pojawiających się u danych pacjentów na oddziale. Bywają takie momenty, kiedy czuję się bardziej obciążona, więc mogę na to spojrzeć z tej perspektywy danej sytuacji, ale myślę, że jest to bardzo ludzkie i towarzyszy to każdemu niezależnie od wykonywanego zawodu. I jeszcze chyba ta kwestia akceptacji bezradności, z którą się spotykamy, tak? Ponieważ każda z nas pewnie tu ma troszeczkę, tak narcystycznie patrząc, poczucie, że ma wpływ, że zmieni czyjeś życie. Natomiast ta bezradność, ale też często brak gratyfikacji naszej pracy, bo nawet jak mamy poczucie, że zrobiliśmy z pacjentem dwa kroki w przód, to w przypadku rodzin, które już, że tak powiem, przyszły z jakimś dużym bagażem tutaj do nas, do kliniki, swoim doświadczeniem życiowym, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Część staramy się w jakiś sposób poprzez poradnictwo wskazać pacjentom i rodzinom możliwości załagodzenia pewnych rzeczy czy rozwiązania. Natomiast no, często nasza praca kończy się na rozmowie tu i teraz, a to, co się zadzieje już po powrocie do domu, to tak naprawdę już jest indywidualną sprawą każdej z rodzin. Ewentualnie albo sięgną po pomoc już na miejscu, albo będą mieć życie takie jak do tej pory, mimo tego, że my się staramy czasami na przykładach pokazać parę rzeczy. Natomiast no, mówię, ten brak gratyfikacji chyba w ogóle w zawodzie psychologa jest takim doskwierającym bardzo. Myślę, że bardzo pomaga nastawienie, że warto próbować, ale niekoniecznie oczekiwać efektów. Tak, to myślę, że to jest bardzo ważne. Przychodzi rodzic na oddział ze swoim dzieckiem. Czeka na diagnozę. Diagnoza jest taka, że dziecko musi zostać na oddziale. Jaka jest rola psychologa w tym momencie? No, my rodziny często staramy się poznać jeszcze przed diagnozą, bo trafiają do nas w momencie, kiedy jest podejrzenie choroby nowotworowej, natomiast szereg badań musi to potwierdzić bądź wykluczyć. I to jest taki moment, powiedzmy, średnio kilku dni pobytu u nas, zanim do tej rozmowy medycznej ostatecznej dojdzie. I czyli to jest tak, że rodzic już w momencie, kiedy przychodzi do Was na oddział, to my go od razu już jest zaopiekowany, tak, przez psychologa. Tak, tak. Okay. Więc mamy ten wcześniej czas, żeby już nawiązać relacje, pomóc rodzinie, sprawdzić, jakie są najważniejsze potrzeby. Taka wstępna adaptacja do tego pobytu. Na pewno to ułatwia później nam pracę w momencie diagnozy, szczególnie jeżeli jest to diagnoza wymagająca pobytu dłuższego w szpitalu, bo jest ten czas, żeby w jakiś sposób już wypracować tą relację z rodzicem. A nie martwi Was to, że tak naprawdę nie wiecie za bardzo, czy akurat ta diagnoza będzie negatywna czy pozytywna i troszeczkę ta rozmowa to idzie w innym kierunku? Ja nie rozmawiam o diagnozie tak naprawdę z rodziną. To jest praca głównie na nadziei, bo to jest ten moment, kiedy ten lęk z nadzieją się miesza, więc dopóki nie ma jakichś ostatecznych wyników, to się nie fokusujemy na tych negatywnych aspektach. Rozmawiamy bardziej o tu i teraz, co się dzieje.
o tym, że jeżeli taka będzie potrzeba, to czas na te trudne rozmowy jeszcze przyjdzie, że wiemy, jak to zrobić, mamy doświadczenie, że wszystko to, co będziemy my mogli ściągnąć z barków rodziców, zrobimy. Pokierujemy też, w jaki sposób mogą rozbudować tą sieć wsparcia, delegować zadania, jak troszeczkę ta reorganizacja rodziny będzie wyglądała, ale na tu i teraz, do momentu diagnozy, staramy się po prostu zadaptować do warunków szpitalnych, zobaczyć, co się dzieje w domu, jakie są właśnie, tak jak Maja mówiła, bieżące, pilne potrzeby. Natomiast nie rozmawiamy o chorobie jeszcze. Okej, okay, przychodzi diagnoza. Co się dzieje? Przede wszystkim odbywa się rozmowa medyczna z lekarzem. Zawsze po takiej rozmowie rodzice wraz z pacjentem mogą liczyć na nasze wsparcie. Staramy się zbadać, czy rodzic otrzymał wszystkie informacje, czy je odpowiednio zrozumiał. Zapewniamy o tym, że będzie czas na to, żeby dopytywać o szczegóły. I w dalszym ciągu ja staram się skupiać na tu i teraz, na tym, jak musimy postąpić w najbliższym czasie, co jest nam potrzebne, na tym, co możemy zrobić, tak żeby wzmacniać to poczucie sprawczości u rodziców i u pacjenta. Też staramy się oczywiście zapewnić pomoc w rozmowie z dzieckiem w zależności od etapu rozwoju. Czasami te rozmowy odbywają się z lekarzem, czasami są też indywidualne z rodzicami na ich życzenie. Ale tutaj też nasza pomoc się pojawia. Tak trochę też znowu nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy, związanego z takim... nie wiem, czy dla was to jest okej, też, tak? Rozmowa na temat takich własnych uczuć, własnych takich potrzeb, tak? Bo chciałem się was zapytać, czy psycholog potrzebuje psychologa? Tak. Potrzebuje. Myślę, że u nas takim atutem zespołu wsparcia psychospołecznego jest to, że jesteśmy dosyć rozbudowanym zespołem i w takiej pracy codziennej ja pozwalam sobie korzystać ze wsparcia innych terapeutów, tak żeby moja praca zawsze szła w dobrą stronę. Oczywiście równie chętnie staram się też wspierać innych, ale dbanie o własną higienę psychiczną wydaje mi się, że jest bardzo ważne w tym, co robimy tutaj. Bez Oli na pewno miałabym mniejszy komfort pracy. Tak, my z Mają w ogóle dostrzegłyśmy, że mamy podobny sposób pracy, podobne podejście do pewnych rzeczy i może nam też dlatego jest bliżej do siebie, ale też przetrwałyśmy różne momenty kryzysowe w pracy tutaj w przylądku i też jakby wymieniamy się tym wsparciem podczas nieobecności, jeżeli chodzi o pacjentów, mamy takie duże zaufanie do siebie, przynajmniej ja tutaj mówię za siebie. Myślę, że nasze właśnie takie wspólne poglądy na niektóre kwestie pozwalają nam w fajny sposób prowadzić adaptację rodziców do warunków szpitalnych, bo nigdy nie staramy się uzależnić pacjenta od nas samych. Uważamy, że możemy pracować wymiennie na swoich oddziałach i tutaj nie będzie żadnej straty na jakości wsparcia, jakie udzielamy. To nie chodzi o to, żeby uzależnić pacjenta od danej osoby, tylko dać mu narzędzia i sposoby radzenia sobie w tej sytuacji. Tak, żeby on pomiędzy właśnie hospitalizacjami wracał do domu równie adekwatnie, optymalnie mógł się opiekować swoim dzieckiem, ale również też zadbać o siebie samego, tak? Bo to też jest ten aspekt, który często rodzice pomijają, mówiąc, że mam chore dziecko, no to muszę przestać dbać o siebie, a troska o własne potrzeby. Metafora maseczki w samolocie chyba wszystkim jest znana, ważne, więc... Tak. Więc my też tutaj staramy się to mówić, że jak się o siebie człowiek w jakiś sposób nie zadba, no to nie będzie mógł adekwatnie wspierać swoje dziecko. Ale też mamy superwizje, które myślę, że są ważnym elementem naszej pracy, tak? Tak, żeby przede wszystkim czasami odbarczyć się z poczucia winy, bo to też nam niejednokrotnie towarzyszy. Czasami troszeczkę się doradzić w tym kierunku naszej pracy, czy to jest ten kierunek, czy nie ten kierunek. Czasem się trochę pożalić też, bo to jest też takie ludzkie, tak, że coś
coś się zrobiło nie tak, jak się chciało, bo później człowiek do tego doszedł, że można było inaczej czasami, że nie został doceniony też za to, że jakiś tam duży wkład pracy był zrobiony. Myślę, że to jest wszystko takie ludzkie i możliwość też bezpiecznego takiego mówienia o tym, co się myśli, co się czuje, jest dla nas równie istotna. Skoro sami edukujemy o tym naszych rodziców, to też musimy to praktykować. Nam też zdarza się popełniać błędy. Powiedziałaś, edukuje, tak? Też sobie tak wyobrażam, że psycholog, który pracuje na oddziale, to też nie jest tylko po prostu psycholog, który skończył studia magisterskie z psychologii, ale to też jest taka osoba, która rozwija swoje umiejętności, które mogą się przydać na oddziale. Jakie to na przykład umiejętności mogą się przydawać do pracy z pacjentami na oddziale? No, wiadomo, że nie jesteśmy psychoterapeutami, tak? I tutaj żadne głębokie procesy jakieś poznawcze nie będą zachodziły, ani osobowościowe. Natomiast to, co my możemy jako psychologowie, psychoonkologowie zrobić na onkologii dziecięcej, to jest praca nad takim postawą wobec choroby, tak? Czyli nadawanie sensu chorobie, bo jeżeli rodzic będzie postrzegał chorobę nie jako wyzwanie, tylko zagrożenie, krzywdę, stratę, to też takie będzie jego nastawienie do dziecka i do tego całego procesu leczenia. A ponieważ dzieci są takimi lustereczkami naszymi, to ich nastawienie będzie tożsame. Więc bardziej praca z emocjami i postawą niż tutaj, no myślami również, tak? No ale na pewno to nie jest na poziomie przekonań. Na pewno nie jesteśmy terapeutami małżeńskimi również, terapeutami rodziny. Nie leczymy zaburzeń psychicznych jako takich, tylko te, które są wtórne do diagnozy choroby nowotworowej dziecka. Czyli to, co jest na tu i teraz, to jest jeden z takich ważniejszych elementów, tak? Praca na tym, co jest, co teraz rodzic lub pacjent odczuwa, to co teraz się dzieje i jaki to może mieć wpływ na przykład na jutrzejszy dzień, tak? Mm-hmm. Tak, możemy pomóc koncentrować się na zasobach i przewartościowaniu swojego sposobu życia, dojrzeniu pozytywów płynących z choroby. Nie jest to łatwe, ale myślę, że bardzo często rodzice są w stanie to dostrzec. Też tak myślę, że bardzo ważne jest właśnie pokazanie rodzicom i dzieciom, jakie duże zasoby w sobie mają, pomimo tej trudnej sytuacji, w której są. Nie wiem jak wy, ale ja wielokrotnie doświadczam tego, że rodzic, który przychodzi na oddział, to jest rodzic troszeczkę taki zagubiony na początku, tak? Przeżywający największy kryzys w swoim życiu, który mówi, że on tak naprawdę nie jest w stanie sobie poradzić, bo nie wie, co ma robić, nigdy się nie spotkał z taką sytuacją, a po jakimś czasie pokazuje, wychodzi z niego taki jeden wielki superbohater. Taka osoba, która w ogóle inaczej patrzy na życie, inaczej patrzy na świat, zmieniają się te poglądy, myśli o tym, że to, co było kiedyś, to już w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia samochód, nie ma znaczenia nowy ciuch, dom, tylko teraz najważniejsze to jest chociażby zdrowie, dobre samopoczucie i to, żeby zarówno dziecko, jak i ja, żebyśmy się też czuli dobrze. Więc ten psycholog, który jest na oddziale, też właśnie jest taką osobą, która potrafi wydobyć umiejętnie te zasoby, tą siłę taką, dzięki której ten rodzic potrafi sobie radzić. Niejednokrotnie rodzice sami mi mówią, że zaskakują samych siebie tym, jak dobrze sobie w tej sytuacji poradzili, jak i tym, jak wspaniali ludzie ich otaczają. Bo to tak ekstremalna sytuacja życiowa potrafi pokazać, jak wielu mamy przyjaciół, nawet tych, których się nie spodziewamy. Czy są to jakieś szkoły, przedszkola, miejsca pracy. Okazuje się, że jest tak wielu dobrych ludzi. Jest to jeden z pozytywów płynących z choroby dziecka. Tak, i też chyba wydaje mi się, że wiele rodzin doświadcza tak zwanego wzrostu potraumatycznego, tak? Czyli to nie jest tylko te sytuacje traumatyczne, które prowadzą do jakiegokolwiek jakichś zaburzeń występujących w osobie czy w rodzinie, ale wiele tych rodzin naprawdę
doświadczę rozwoju też swoich kompetencji, sieci całej wsparcia, przewartościowania to na pewno, ale takiej dojrzałości i doceniania tego, że możemy wspólnie spędzić czas, że możemy coś zaplanować, bo tutaj to też się zawsze śmiejemy z rodzinami, że to w ogóle nie ma co wybiegać, co będzie za tydzień, nie mówiąc już o tym, jakie plany na wakacje, czy jak chcecie spędzić święta, więc ta perspektywa planowania bardzo się skróciła, ale też nauka tego i akceptacja, tak, że my właśnie wybiegamy tam na kilka dni do przodu. Jeżeli się rodzic z tym pogodzi, to jest w stanie również wyciągać jakieś taki pozytywy na koniec dnia tego, co się zadziało, a nie tylko doszukiwania się tego, że mi już nic nie wolno, niczego już nie mogę, muszę wszystko podporządkować pod to, co się dzieje tutaj na miejscu. Czasami tak jest, że może się trafić pacjent albo rodzic, który nie chce tej pomocy psychologa, który wyraźnie mówi, że tak naprawdę on nie potrzebuje psychologa. Może być też tak, że po prostu to rodzic powie, że ja nie potrzebuję psychologa, idźcie do mojego dziecka, nim się zajmijcie, ale ja nie chcę. Ja sobie poradzę, ja mam siłę, ja płaczę sobie, kiedy dziecko nie widzi, po prostu poradzę sobie. I wtedy psycholog, jakie ma zadanie? Co mógłby zrobić, żeby mimo wszystko ta rodzina była zaopiekowana? Ja z początku w pełni dostosowuję swoje działania do życzenia rodzica, aczkolwiek niejednokrotnie z czasem rodzic sam otwiera się na ten kontakt. A w jaki sposób? Jak to robisz, że jednak mimo wszystko się otwiera? Często, jeżeli rodzic widzi, że moje działania przynoszą jakieś pozytywne efekty w relacji z synem czy z córką, ma większą otwartość na to, że to działa. Że mogę wnieść coś dobrego, darzy mnie większym zaufaniem. I myślę, że też jest bardziej otwarty wtedy na kontakty ze mną i dochodzi do tego tak bardzo naturalnie. Nie staram się nigdy przekraczać niczyich granic w taki sposób naturalny. Czyli poprzez dziecko, budowanie relacji właściwej z dzieckiem, budowanie zaufania też chyba, tak? Bo to też poprzez relacje też z żoną, mężem. Można sprawić to, że ta osoba, która z początku była niechętna, można sprawić, że jednak ona się troszeczkę przekona i być może, że stwierdzi, okej, może bym chciała porozmawiać. Tak, jak najbardziej. Poznając też oddział, poznając to miejsce. Niektórzy potrzebują trochę więcej czasu, niektórzy mniej. Ja staram się to uszanować i dostosować do potrzeb. Bardzo Ci dziękuję też, że powiedziałaś o tym szacunku i o tym, że faktycznie jeżeli ktoś na przykład nie życzy sobie z początku, że nie jest tak, że mimo wszystko ja będę ingerować w tą osobę, że jednak podejdę dopiero wtedy, kiedy ta osoba będzie tego chciała, tak? To jest, myślę, że też bardzo ważne. Jak najbardziej. Myślę, że nic na siłę. Bardzo ważnym czynnikiem jest motywacja. Jak jej brakuje, to trudno też oczekiwać zmian. Tak, bo my tak niejako jesteśmy dane w pakiecie. Tak. I przecież pokutuje takie przekonanie, tak, chociażby w szkołach, że jeżeli coś jest nie tak, za karę pójdziesz do psychologa. Więc ten psycholog raczej kojarzony jest naprawdę jako osoba. Naprawdę jest takie przekonanie? U mnie był pedagog. Ale jest tak, że dlaczego pani przyszła? Więc wytłumaczenie też swojej roli na początku, że my po prostu poznajemy każdą rodzinę i później jesteśmy do dyspozycji adekwatnie do tych potrzeb, które rodzina będzie miała, to nie obrażamy się, jeżeli ktoś deklaruje, że nie chce tej pomocy, tego wsparcia, no to jakby my musimy się wsłuchać, dlatego też mówiłam o tym zaangażowaniu, tej czujności, ale też czasami jest tak, że interweniujemy na prośbę lekarza, więc wtedy ten opór w kontakcie mimo tego, że jest, no to my musimy go przezwyciężyć, ponieważ my mamy do ugrania pewną ważną sprawę, tak, jeżeli nas lekarz wysyła. Jeżeli to jest takie budowanie relacji i właściwie nie ma za cel pewnej zmiany wprowadzenia, no to jeżeli ktoś sobie nie życzy, to tak jak Maja mówimy, z pełnym szacunkiem
jakby nie oceniamy, nie gniewamy się, tak, ale staramy się przychodzić co jakiś czas pokazać, bo też ta częstość kontaktu też będzie wpływała na to, że staniemy się coraz bardziej rozpoznawane. Co za tym idzie, to zaufanie gdzieś tam będzie się powolutku budować i jest szansa na to, żeby móc tą relację nawiązać. My to tak mówimy, że trzeba sobie wychodzić. I to myślę, że jest takie dosłowne, że trzeba wychodzić sobie relację u jakiegoś dziecka czy u jakiejś rodziny. Tak, czasem to może zająć nie tydzień, nie dwa, a na przykład dwa miesiące. Ja tu mogę jeszcze dopowiedzieć odnośnie naszej pracy na oddziałach jako koordynatorzy. Myślę, że to bardzo fajnie sprawdza nam się w tworzeniu relacji, w takiej spójności pracy z daną rodziną, to, że współpracujemy ściśle z określonymi lekarzami, którzy też nas dobrze znają, wiedzą, jakie są nasze sposoby pracy, pokrywają się też nasze metody. To tworzy taki spójny obraz pracy z daną rodziną, daje im takie poczucie stałości, bezpieczeństwa i bardzo dobrze nam się to sprawdza. Znaczy ta stałość jest. Czyli wypracowany taki schemat działania, tak? Tak. Zawsze możemy dać porady dla młodego psychologa, który przychodzi na oddział i czego ma nie oczekiwać. Tak, że będzie siedzieć w gabinecie, a do niego pacjenci będą sznurkiem przychodzić, pukać, umawiać się na godzinę. To jest. Do mnie jako do psychologa klienci przychodzili. Więc wtedy ja wiedziałem, czego się spodziewać, wiedziałem, kto przyjdzie, z kim będę rozmawiał. Natomiast nie wiem, jakie jest wasze odczuwanie, tak? Ale ja bym pracę psychologa na oddziale troszeczkę porównał do takiego akwizytora. Czyli do takiej osoby, która wchodzi w pewnym sensie w tą taką namiastkę prywatności. Nieproszona. Nieproszony. Wchodzi do tej namiastki prywatności, jaką jest ten pokój, sala, w której przebywają ci rodzice. I w pewnym sensie musi siebie zareklamować, musi siebie pokazać, zachęcić do tej rozmowy. Nie na odwrót. Też tak to odczuwacie? Czy... Ja cały czas bym wracała do tego naszego podejścia, że ja uważam, że moją rolą jest coś zaoferować, ale niekoniecznie ta dana rodzina musi to ode mnie brać. I to bardzo ułatwia pracę, wchodząc do pacjenta, wchodząc w jego przestrzeń. Wtedy nie ma takiego poczucia być może dyskomfortu, jakiegoś rozczarowania, ponieważ ja wchodząc daję to przyzwolenie, daję tą możliwość korzystania ze wsparcia, ale nic się nie musi tutaj wydarzyć. Tutaj nie ma żadnych zobowiązań. I to mi bardzo ułatwia pracę wchodząc na oddziałach i nie widzę tutaj takiej dużej różnicy, gdyby to pacjent miał przyjść do mnie. Ja nigdy nie miałam sobie problemu takiego, że idę. Tak, ale też właśnie od razu mówię, jaka jest moja rola. Poznając, dlaczego przyszłam w ogóle, skąd się pojawiłam, że to nie ktoś mnie wezwał, to, że ja tutaj jestem, to nie znaczy, że coś się dzieje, tylko przyszłam się przedstawić i powiedzieć właśnie, jaka jest nasza oferta. Jeżeli nie będą Państwo chcieli dzisiaj skorzystać, pozwolę sobie za kilka dni przyjść ponownie, tak? Czyli to jest ten początek faktycznie jak taki akwizytor. Natomiast z czasem to jest... My się stajemy częścią zespołu i chyba ta rola też jest troszeczkę nasza inaczej postrzegana psychologa niż wcześniej, jak ktoś miał z jakichś opowieści czy doświadczeń pracy z psychologiem, to my jesteśmy nie tylko na złe, ale też na dobre. Takie po prostu czasami rozmowy relacyjne, tak aż powiem kolokwialnie o pierdołach, po prostu o tym, co się dzieje, żeby się pośmiać, żeby trochę poobgadywać, co tam się dzieje u kogoś, troszkę posłuchać, trochę dać też takiej przestrzeni na jakieś takie rytuały, pewne rzeczy, które się działy wcześniej, takie rozmowy przy kawie. No, my kawy na sali pić nie możemy, bo jesteśmy nadal w pracy, natomiast jest to taka namiastka zwykłej codzienności. Ja nie przechodzę ze swoimi pacjentami na ty, jest mi łatwiej jednak zachować tą profesjonalną rolę, szczególnie w takich kryzysowych, trudnych sytuacjach, jeżeli chodzi o leczenie dziecka. No natomiast bycie, słuchanie, takie aktywne słuchanie oczywiście, tak żeby dać tę przestrzeń też po prostu na taką szarą, zwykłą codzienność, humor, uśmiech, no bo tutaj też przecież musimy przyznać, że nie brakuje nam tego na oddziale, tu nie ma tylko buziek w dół skierowanych, tylko naprawdę jest też
dużo śmiechu, to jednak jest szpital dziecięcy. Dzieciom staramy się zagwarantować tą zabawę i beztroskę, więc... No tak, to na pewno też jest takie wyobrażenie osób, które nigdy nie były na oddziale albo też nigdy nie miały kontaktu z osobami, które leczyły się onkologicznie, że pobyt na oddziale to jest taki pobyt, w którym przez cały czas dziecko źle się czuje, jest smutne, płacze i w ogóle nie ma tak naprawdę tam przestrzeni na jakąś radość. A też sobie tak wyobrażam, że między innymi psycholog, ale to też nie tylko psycholog, bo tak jak u was jest cały też zespół i pedagogów, i muzykoterapeutów, i innych osób, też jest dawanie takiej namiastki, po pierwsze to co myślę, co jest bardzo ważne, dawanie takiej namiastki normalności i takiej też radości, bo też sobie tak wyobrażam, że psycholog też może troszeczkę sprawić, że ten poziom endorfin wzrośnie, że ten uśmiech przyjdzie na twarz, pomimo tego, że akurat jest jakiś kryzys, pomimo tego, że jest jakaś trudna sytuacja. To też potrafi odpowiednio zainterweniować i zaproponować jakąś aktywność, która sprawi, że troszeczkę lepiej to dziecko się poczuje lub też rodzic. No to na pewno my mamy tutaj jeszcze na pewno ogromne wsparcie terapii śmiechem ze strony naszych czerwonych nosków. My tak doskonale tego robić, jak oni, nie potrafimy, natomiast potrafimy odwrócić uwagę od tych rzeczy, które są trudne, przygnębiające, ale też nie na siłę, tak? Bo też jest ważne, żeby porozmawiać o tym, dlaczego się czuje tak, a nie inaczej, jeżeli są to jakieś takie emocje trudne. Natomiast musimy pamiętać, że choroba nowotworowa to, mimo tego, że jest ogromny kryzys dla rodziny, to na etapie leczenia to nie jest koniec świata. Ważne jest, żeby umieć zintegrować to do takich doświadczeń całej rodziny. Musimy pamiętać, że dzieci w tym czasie mają też pewne takie kamienie milowe do pokonania. Są w trakcie rozwoju i jakby to jest chyba ważne, tak, żeby zintegrować to nowe doświadczenie choroby onkologicznej dziecka do dotychczasowego życia, ale nie podporządkowywać całego życia już tylko i wyłącznie pod leczenie. Cykl tych podcastów, które prowadzę, to jest głównym takim przesłaniem, to jest dawanie nadziei. W jaki sposób psycholog może dawać nadzieję? Na pewno nadzieję, która nie jest fałszywa, która jest zbudowana na tym, co się obecnie dzieje, oparta na faktach. Nie ukazujemy przyszłości, która się nie wydarzy, tylko po to, żebyśmy my się na tu i teraz czuli komfortowo, żeby nie wzbudzić jakichś łez u rodzica, z którym się boimy, że się nie zmierzymy w sposób taki adekwatny. Jeżeli są inne opcje terapeutyczne, o których mówią lekarze, to wtedy nadal pracujemy na nadziei, mówiąc, że ta alternatywa jest. To, że jesteście jako rodzina tutaj u nas i leczeni, to znaczy, że jest sens, bo to jesteście, założenie jest takie, żeby was wyleczyć. Natomiast jeżeli te rokowania są trudne, to staramy się przygotować, że te scenariusze mogą być dwa. I to chyba jest takie dla mnie najtrudniejsze, żeby mimo szczerych chęci powiedzenia, że wszystko będzie dobrze, to zacząć rozmowę czasami, że ta nadzieja jest, ale też niestety jest duże ryzyko. I ta praca właśnie z nadzieją to dla mnie jest rozumiana jako ta realna, cały czas oparciu na faktach, bo to też jest dla mnie jako terapeuty bezpieczne, że ja niczego nie obiecuję, czego nie mogę później spełnić. I ważne jest też przedstawienie właśnie tej drugiej strony, która może się wydarzyć, nie musi, ale rzeczywiście trzymanie się tego, jak jest naprawdę. Nigdy nie obiecywanie czegoś. Ważne jest, żeby mówić prawdę, tak? Ważne, żeby nie mówić tego chyba najgorszego słowa na świecie, będzie dobrze, tylko mówić o tym, jak jest, ale też w pewnym sensie dawać tą nadzieję. Ja sam osobiście nie mogę też jednoznacznie odpowiedzieć, w jaki sposób można dawać nadzieję każdemu. Jakiegoś słów kluczy nie posiadam, ale też sobie tak wyobrażam, że samo dawanie wsparcia, sama obserwacja rodziców, innych rodziców, powoduje to, że
te osoby widzą tę nadzieję, widzą to, że inne dzieci zdrowieją, że wychodzą z tej choroby, więc moje dziecko też może. Więc tutaj też, jeżeli chodzi o samego psychologa, czy nie jest też taką rolą wskazywanie tego, jak wygląda to u innych na przykład, jak inni radzą sobie z tymi trudnościami, jak sobie pomagają na tu i teraz, chociażby jako jeden z takich sposobów. Myślę, że rodzice, tworząc tutaj relacje na oddziale, wzajemnie mogą się w tym wszystkim napędzać. I to rzeczywiście może tak działać, że skoro innym się udało, to dlaczego nie nam? Mhm. Więc jak najbardziej też to podobnie widzę. A jak wygląda sytuacja po samym takim leczeniu stacjonarnym, gdzie tutaj jak najbardziej na oddziale rodzic, dziecko mają taką szansę, żeby mieć to wsparcie psychologiczne, natomiast czy po zakończonym tym leczeniu takim właściwym, kiedy rodziny przyjeżdżają na badania kontrolne, nadal jeszcze się leczą, ale mimo wszystko to już na oddziale raczej nie przebywają tak długo, to czy mogą liczyć też na taką pomoc? Oczywiście taka pomoc i ciągłość jest zachowana. Ja osobiście pacjentom ze swojego oddziału przekazuję swój numer kontaktowy, zapewniam ich o tym, że za każdym razem, nawet jeżeli są to jedynie wizyty sporadyczne na oddziale dziennym, zawsze możemy się zobaczyć, możemy się skontaktować. Mogę porozmawiać telefonicznie z dzieckiem. Zawsze też oferuję wsparcie dla członków rodziny, nawet tych, którzy nigdy w procesie leczenia być może się tutaj nie pojawiali, dla rodzeństwa. Także jak najbardziej tutaj nie jest nic nagle urywane, tylko ta ciągłość jest i myślę, że pacjenci mają tego świadomość i często też z takiej pomocy korzystają. Jest też oczywiście możliwość przekierowania do różnych ośrodków, grup wsparcia, także ta oferta jest dosyć szeroka i często ta inicjatywa wtedy wypływa od samych pacjentów już tak naprawdę. Inicjatywa wypływa od pacjentów, to znaczy? Tak, no, że ten kontakt jest inicjowany z ich strony. Jak są po zakończonym leczeniu, gdy czegokolwiek od nas potrzebują, to oni się kontaktują bezpośrednio z nami. To nie jest tak, że my siedzimy, przeglądamy książkę pacjentów i dzwonimy, tylko ten kontakt jest z ich strony. To jest bardzo ważne, to co powiedziałeś. Ja też uważam, że warto, żeby rodzice, którzy na przykład nas dzisiaj słuchają, mieli taką świadomość, że mogą liczyć na wsparcie, pomimo tego, że już skończyli leczenie. Mogą się zgłosić do Fundacji Na Ratunek i do Fundacji Krwinka po taką pomoc i zawsze będą mogli liczyć na wsparcie, nawet jeżeli ten proces leczenia już został zakończony, tak? Jak najbardziej. Tak, i tutaj też należy pamiętać, że po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 5 lat bilansów i później dziecko takie staje się ozdrowieńcem, a to oznacza kolejne kontrole, ale to już pewnie sobie zostawimy na kiedy indziej. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę. My również. Dziękujemy. Moimi Państwa gośćmi była Ola Osadkowska i Maja Jerzewska. Dziękuję bardzo.